Główne wejście do budynku obozowej kuchni kantyny Kameradschaftsheim der Waffen SS KL Auschwitz. Budynek powstaje na przełomie 1941 i 1942 roku przymusową niewolniczą pracą więźniów obozu KL Auschwitz. Nierozerwalnie związany z historią obozu i martyrologią więźniów. Jego historia rzuca nowe światło na to, co wiemy o prywatnym życiu SS-manów w kompleksie obozu KL Auschwitz. Jest rok 1941. Obóz KL Auschwitz się rozrasta, rozrasta się również załoga obozowa. Zaczyna brakować miejsca socjalno-rozrywkowego dla załogi. Powstają plany, by zbudować osobny budynek specjalnie dla załogi SS, jako budynek żywieniowo-socjalny, rozrywkowy. W zasadzie na jesień 1941 roku rusza budowa. 18 marca 1942 roku już jest odbiór budynku, 20 któregoś marca już jest pierwsza impreza w tym budynku. Budynek zostaje nazwany Kameradschaftsheim der Waffen SS KL Auschwitz. Jest to jedyny o tak dużej kubaturze, to jest 18 tysięcy metrów sześciennych kubatury, drewniany, w całości zbudowany przymusową martyrologiczną siłą pracą więźniów obozu Auschwitz. To jest jedno wielkie centrum socjalno-rozrywkowo-żywieniowe dla SS-manów. Uświadommy sobie jedno, że w 1941 roku przy dość niskim stanie załogi, który w 1945 w styczniu osiąga 4,5 tysiąca SS-manów, planują stołówkę wraz z kuchnią na 2 tysiące osób. Musimy tutaj sobie przypomnieć, że SS-mani pracują w systemie zmianowym. W ciągu doby kuchnia potrafiła wydać 6 tysięcy posiłków. Uświadommy sobie, że są tylko SS-mani z Auschwitz i Birkenau. Gdzie tutaj cały kompleks obozowy? Jak wielki system miał powstać w ciągu kolejnych lat? Budynek powstał w linii prostej tylko 450 metrów od bramy Arbeitmachfrei, znanym wszystkim. To jest tylko 100 metrów od ogrodzenia obozu. Naprawdę jest to ścisłe centrum obozu KL Auschwitz. Granica obozu kończyła się dopiero poza budynkiem na dzisiejszej ulicy Kolbego. Budynek jedyny w swoim rodzaju, w swojej formie, konstrukcja barakowa, jedyna wielka przestrzeń. To, co widzimy na zdjęciach w filmie, to jest stan z 2017 roku. Na dzień dzisiejszy prowadzimy już w nim pracę, chcemy go przywrócić do jego pierwotnego wyglądu. Stworzyliśmy od nowa cały projekt techniczny, projekt odbudowy. Zeskanowaliśmy budynek w 3D, co ma pomóc również w jego odtworzeniu. Więźniowie pracują na kuchni, więźniowie pracują na sali, więźniowie uczestniczą w całej rozrywce SS-manów, czyli w koncertach, czyli przedstawieniach. Gra tam orkiestra obozowa, więźniowie przedstawiają kabarety, skecze, przedstawienia. Są również mecze bokserskie. Rodzina Owiców z Transylwanii liczyła 10 osób. Aż 7 z nich urodziło się z karłowatością. Przywiezieni do KL Auschwitz w 1944 roku od razu zwrócili uwagę SS-mana Józefa Mengele.
podczas jednej z obozowych uroczystości prezentował całą rodzinę na scenie kamerad Schaftsheim, każąc im rozebrać się do naga przed 2000 SS-manów. Rodziny obozowej kuchni kantyny nie przeinacza historii Auschwitz, oni pokazują trochę na nowo, trochę inaczej. Dzieją się tam rzeczy kompletnie niezrozumiałe, wręcz odrealnione, biorąc perspektywę głębszą i szerszą, czyli zagłady i martyrologii. Tam są koncerty, tam są wieczorki taneczne dla SS-manów, tam są przedstawienia teatralne, tam więźniowie się angażują we wszystko przymusowo, co SS-mani sobie wymyślał. A po drugiej stronie drutów jest ten straszny świat obozu. SS-mani odreagowywują jakby czas spędzony na służbie w obozie poprzez różne uroczystości, imprezy, wręcz popijały. Mamy na to masę dowodów, choćby w postaci rozkazów komendanta. Z rozkazu Rheinführera SS dzień Wehrmachtu przypada na 5 marca 1944 roku. Wspólny posiłek gulaszowy w budynku Kameradschaftsheim. Przed budynkiem Kameradschaftsheim jazda konna i przejażdż bryczką i koźmi trzecie. Będzie wyświetlany o godzinie 19.30 film należy do mnie. I z najnowszą kroniką filmową. Budynek skupia całe życie prywatne SS-manów, to musimy zaznaczyć. Jest wiele opracowań, wszyscy mówimy o tym Kacie, o jego życiu prywatnym, a to właśnie kantyna skupia całe życie SS-manów i ich rodzin. Niektórzy SS-mani byli tutaj z rodzinami, z żonami, z dziećmi. Wyobraźcie sobie rozkaz komendanta, że prosi o przybycie żon SS-manów z dziećmi na poranek, kot w butach będzie puszczany. Oczywiście obsługa przez więźniów. I to się dzieje zaraz za płotem obozu Auschwitz. Budynek związany niesamowicie z ruchem oporu. Tu są 3 udane ucieczki więźniarskie. Jedna w piwnicy, w której ucieka między innymi więzień z pierwszego transportu Kazimierz Albin. 2 ucieczki ze strychu. Przychodzą tutaj na obiad, na wieczorki taneczne, na potańcówki. Wszystkie osoby znane nam z historii obozu Auschwitz, przychodzi tutaj komendant, przychodzi tutaj Palić, przychodzi tutaj Mengele. Oni wszyscy tu przychodzą zjeść, przychodzą odpocząć, przychodzą się zabawić. Himmler wizytuje 2 razy obóz Auschwitz. Zachowały się zdjęcia tylko z jego wizyty w Łonowicach. On tutaj przemawiał w kantynie, on tutaj 2 razy przemawiał do załogi SS. Po wyzwoleniu w 1945 roku przez kilka pierwszych lat budynek przejmują państwowe zakłady tytoniowe. Traktują go zgodnie z jego proweniencją jako budynek socjalno-rozrywkowy dla swoich pracowników. Później w latach końca lat 40. przejmują go państwowe zakłady zbożowe. Utworzono tutaj suszarnię do zboża. Zboże było sypane od wysokości okien po same sufity. Na tak wielkiej, ogromnej przestrzeni, z tego co wiemy, sypano 1100 ton zboża. Nie wiem jaka to jest ilość, ale pewno ogromna. W latach 80. po zmianie ustrojowej w naszym kraju w zasadzie budynek przechodziłby na własność Skarbu Państwa. Zostaje zamknięty i wtedy zaczyna się jego smutna historia. Budynek zaczyna niszczeć, no, nie ma takiego gospodarza. Nie znalazł się przez te wszystkie lata, pomimo to, że budynek jest zaraz za płotem Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau. Wnosi tak dużo i tak bardzo uzupełnia historię, że jest nierozerwalnie związany z Auschwitz. Jest właśnie Auschwitz, tak samo jak obóz. Nasza fundacja stara się uratować takie miejsce, uratować wszystkie te miejsca, które są poza Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, które nie są oglądane, które są nieznane, które są wielką tajemnicą po dzień dzisiejszy. Tu nie ma żadnej ściemy. To jest oryginalny, historyczny budynek stworzony przymusową pracą więźniów, pokazujący skalę zagłady, jaką Niemcy zaplanowali w 1941 roku. To nie jest tylko 1941, 2, 3, 4 rok. To było zaplanowane na lata przyszłość. Ogrom tego budynku dopiero wam uświadomi, jak to wszystko wyglądało. Widzicie na wystawie przy zwiedzaniu Państwowego Muzeum Auschwitz martyrologię i zagładę. Tutaj zobaczycie Kata. Zobaczycie, że to był ten sam człowiek jak my. Musicie to zobaczyć, bo to właśnie my ludzie stworzyliśmy ludziom taki los. Zobaczycie, że on był całkiem normalnym, zwyczajnym człowiekiem, że przychodził tutaj na orężadę, przychodził tutaj z żoną,
na drinka, na potańcówkę. I to było w samym centrum, epicentrum zagłady. Zresztą żona jednego z SS-manów, który zajmował się tutaj rozrywką we swoich wspomnieniach, napisała, że były tutaj super imprezy, fajne jedzenie, ale strasznie był niemiły zapach, jak przychodziły transporty do Birkenau z krematoriów. Proszę sobie wyobrazić odczłowieczenie, zezwierzęcenie tych wszystkich ludzi, do czego to wszystko doprowadziło. Musimy to też mieć na uwadze i ten budynek pokazuje nam to dobitnie, że zagłada jest pokazywana przez Muzeum Auschwitz, ale tutaj jest pokazane, że tą zagładę zrobiliśmy my, ludzie.